Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wszyscy ci naiwni idioci Lenina, którzy krzyczeli o tym, żeby pozabierać fundusze policji, teraz płaczą, że zabrali fundusze policji. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz, dziękuję. Oglądasz reklamy, również dziękuję. No dużo miast odkręca to, co zamieszało. No dlaczego? No każdy normalny, tak jak słuchał tych kretynów, co mówili, żeby zabrać fundusze po policji, no to każdy normalny wiedział, no tak, przyjdzie koza do woza, niedługo jak bandyty, kryminaliści wyjdą na ulicę, bo nie będzie policji, to wrócicie z ogonem między nogami. No i tak się stało. Rok po tym, jak cały ten ruch zabierania funduszy policji w wielu tych amerykańskich miastach, Policja, no miasta, no bo to miasta płacą w Ameryce, jest podatek katastralny. Co to znaczy? No większość ludzi wie, co to znaczy, ale jakie są stawki? No mniej więcej od 1 do 1,5% mieszkańcy Ameryki płacą w swoich miastach za domy, za mieszkania, za własnościowe i tak dalej. No czyli powiedzmy, jak teraz jest dom średnio warty w Ameryce 500-550 tysięcy dolarów, pensja na rodzinę, no to jest około 60 tysięcy dolarów, no to jeżeli dom jest wart 500 000, no to z tego 500 000 trzeba płacić 5 tysięcy w niektórych miastach, 2%, czyli 10 tysięcy, to są spore pieniądze, no ale te pieniądze idą na pługi śnieżne, na policję, na szkoły, na straż pożarną, także ten, no i w zasadzie nie ma trzymania nieruchomości, nikt tam nie chomikuje nieruchomości, musi robić, zarabiać pieniądze, a jak nie zarabia pieniądze, no to ktoś inny się znajdzie, kto zarabia pieniądze, no bo ten podatek katastralny wymusza to na ludziach, no ale pozabierali pieniądze w de Blasio, kretyn major Bill de Blasio, no powiedział, że z powrotem, że będzie 92 miliony dolarów na te nowe komendy dzielnicowe po tym, jak zlikwidował to w zeszłym roku. W Baltimore, który też jeden cwaniaczek taki. Baltimore jest ogólnie czarne miasto, tam chyba 60% to są dzielnice czarnych, dosyć bardzo takie klasyczne miasto, no ale widać dzielnicę białą, gdzie mieszkają biali, no i dzielnicę czarną, gdzie są wypalone. W każdym razie jeden z tych radnych z miasta, no to mówił, został majorem, został burmistrzem, został tym prezydentem, no to on został wybrany na tym, że krzyczał do wszystkim, że pozabiera forsę policji. No i wybrali go, także obciął budżet o 22 miliony dolarów, no a teraz powiedział, że trzeba podnieść budżet o 27 milionów. No także użyteczny idiota Lenina, użyteczny idiota, takie krwawiące serce czarnego liberała. Każdy normalny, no to nie wiadomo, czy to się śmiać, czy to płakać, czy się zastanawiać, skąd się biorą ci kretyni. W Oakland, Kalifornia, no to jest w zasadzie, jak jest San Francisco, no to po drugiej stronie takiej zatoki jest Oakland, bardzo, bardzo murzyńska dzielnica. No miasto z powrotem wróciło. W zeszłym roku obcięli 29 milionów, no to teraz z powrotem wrócili 3 miliony, no i planują następne 24 miliony. Tak, także w zasadzie poobcinali i wrócili. No każdy normalny wiedział, że po prostu jak obcięli, to będą musieli wrócić. W Los Angeles taka sama sytuacja. W Los Angeles obcięli no 150 milionów, teraz już wrócili 50 milionów, no i planują następne tam 80 milionów. także to wszystko, przepraszam, także to wszystko nadchodzi. Ogólnie rzecz biorąc,
w 20 największych miastach pieniądze są z powrotem wracają do budżetu, także te zabranie funduszy okazuje się, że tak średnio no to fundusze wzrastają mniej więcej od 1 do 6%, no bo tam wiele tych miast po prostu uderzyło dna i wszyscy ci idealiści no to chcieli przełożyć pieniądze z policji takiej tej siłowej na różne służby społeczne. Mówili, że w zasadzie służby społeczne są ważniejsze niż policja. No zaczęło się to, jak każdy wie, od tego bandziora George'a Floyda, który był narkomanem, spędził całe pół życia w więzieniu. W momencie, kiedy wykitował, no to był pod wpływem najróżniejszych narkotyków. Kawał chłopa walczył. Przez 9 minut policjant się go pytał, czy się podda, czy mogą go zawieźć na komendę. Powiedział, że nie. No teraz zrobili z niego świętego. Zrobili z kryminalisty, z bandyty świętego. A on pół godziny wcześniej poszedł do delikatesów prowadzonych przez Hindusa. Tam chciał ich pobić. Wcześniej dał im fałszywe $20. No tak, także to po prostu diabeł. Diabeł na ziemi. A komuniści zrobili po prostu rewolucję, spalili Amerykę w niektórych miastach, doprowadzili do tego zabierania, do tej mody na zabieranie funduszy. I w Illinois teraz po prostu płaczą. Tam we wszystkich tych murzyńskich miastach, no to po prostu jest 200-300% wzrost bandytyzmu. Ogólnie w Ameryce, w miastach powyżej 1 000 000 ludzi, bandytyzm wzrósł o 1/3. Także każdy normalny to wiedział. No ci komuniści, nie wiadomo, co z tymi demokratami jest. Dlaczego oni są nienormalni? FBI ma te wszystkie dane statystyczne, no ale większość policjantów mówi, no to trudno jest mieć jakąś konwersację z ludźmi, którzy krzyczą, że żeby poobcinać budżet, żeby poobcinać fundusze w momencie, kiedy ich potrzeba. No ale normalni wracają, normalni po prostu zaczynają dzwonić i mówią, że oni nie są reprezentowani przez tych bojowników o sprawiedliwość społeczną. W zeszłym roku no wszystko po tym zamknięciu, tak? No to jest jeden z powodów, no to jest zamknięcie kraju, pieniądze tak samo z podatków zaczęły spadać. No wszystkie te socjalistyczne organizacje, które mówią, że trzeba w zasadzie zlikwidować kryminalizację, no oni to mówią czarnych, tak? No bo są takie statystyki, że w zasadzie czarni są w więzieniu 3 razy bardziej, częściej niż biali. No i dochodzą do wniosku, że w zasadzie czarni i biali to powinni być w więzieniu proporcjonalnie do populacji kraju. No, każdy normalny się zapyta, a co do tego ma sprawa kryminalna, no to już wtedy nie potrafią odpowiedzieć. Przestępstwa nie biorą pod uwagę. No jest taka grupa kobiet, które tam walczą, żeby w zasadzie w Ameryce zlikwidować $1 miliard, 840 milionów zabrać z komend, a 160 milionów przesunąć na różne, na obsługę, czy tam na służbę społeczną. Miasta też obcinały ciężkie miliony, no ale to jest mało w tym wszystkim. W Ameryce jest wydawane $100 miliardów dolarów na 100 miliardów dolarów na 18 tysięcy komend, no to 100 miliardów na powiedzmy tam 300-340 milionów
ludności, no to jest tylko mniej więcej 300 dolarów na osobę. No to nie jest tak dużo, tak? 100 miliardów, ale to jest tylko 300 dolarów na obywatela. No większość, połowa Ameryki nie płaci podatków, także to ich nie dotyczy. No do tego dochodzi to, że tak jak w tym Baltimore, no to ci majorzy, no to teraz zaczynają płacić, płakać, że nie mają pieniędzy na trenowanie nowych policjantów, no bo to się z tym wiąże, tak? Zabrać pieniądze, co to daje zabrać pieniądze? No w Baltimore, no to po tym, co oni tam zrobili, no to ludzie po prostu zwalniają się na potęgę. Szczególnie powiedzmy też w Minneapolis, tam gdzie ten George Floyd był, zginął, bo się nie chciał być zaaresztowany. Tam obcięli 3 miliony dolarów, no a teraz już z powrotem wrócili prawie 7 milionów dolarów, żeby wziąć nowych oficerów, policjantów i tak dalej. No bo starzy to po prostu przechodzili na wcześniejszą emeryturę, to czy powyjeżdżali do innych miast. No ten w Baltimore, no to jest mocne miasto takie, ciągle tam poprzednia burmistrzyni, no to powiedziała, że murzyni, którzy wychodzą spalać, no to oni muszą gdzieś się wyładować. No kretynka z ratusza tłumaczyła, no i druga murzynka, która była prokuratorem stanowym, no to właśnie tłumaczyła, że ludzie muszą się wyszumieć i że policja nie będzie ich ścigała. No jeżeli to nie jest to recepta na totalny klęskę jakąś społeczeństwa, no to już nie wiadomo, co to jest. Również dużo demokratów, którzy głosowali za tą redukcją, no teraz są napadani, no i normalnie w Ameryce to jest takie powiedzenie, kiedy liberał zostaje konserwatystą, no liberał zostaje konserwatystą wtedy, kiedy zostanie napadnięty. No te wszyscy ci liberałowie, pomimo że są napadnięci, do tej pory jeszcze tłumaczą, że to jest niesprawiedliwość społeczna, że no i czym bardziej ktoś pracuje w budżetówce, jest jakimś profesorem, jest jakimś nauczycielem, pracuje w urzędzie, no to tym bardziej, jeżeli ma płacone za podatki tych wszystkich pracujących, no to oni szczególnie tłumaczą, że to jest niesprawiedliwość społeczna, no i w zasadzie no to trzeba by było te fundusze poprzesować. W Oakland w tej Kalifornii 14 milionów obcięto w zeszłym roku, żeby no, opłacać programy socjalne. No i wysyłają tych ludzi, no zamiast policji wysyłają najróżniejszych opiekunów społecznych, no bo tam jest strasznie dużo bezdomnych i narkomanów, rozdawane są narkotyki w wielu miastach amerykańskich, jest tak zwane metadon, czyli to jest sztuczne opium, które miało wyciągać ludzi z nałogu do opium, do heroiny, no a ten metadon, no to w zasadzie spowodował to, że ci narkomani się uzależnili jeszcze bardziej od tego. Ciekawa sprawa jest taka, że w Oakland było 40 zabójstw, porównując z 13 w tym samym okresie zeszłego roku. Potężny wzrost kryminalistów, bandytów po prostu się rozbestwiają.
W niektórych tych dzielnicach ludzie chcą więcej policji, no ale niektórzy po prostu krzyczeli za zabraniem funduszy. No a teraz przychodzą i mówią, że to nie jest tak, że my nie chcemy policji. To nie jest tak, że my nie chcemy, że chcemy im zabrać pieniądze. My po prostu chcemy mieć dobrych policjantów. My chcemy, żeby nas nie zabijali. My chcemy, żeby nas nie krzywdzili i mówi, że muszą robić swoją robotę. No, jak policjant ma robić swoją robotę, kiedy ma do czynienia z bandytyzmem? No i później ci, co krzyczeli, żeby zabrać pieniądze, no to mówi, no kiedy kule lecą przez okna, przez nasze ściany, albo jeżeli ktoś się włamie do naszego domu, to chcemy kogoś, żeby nam pomógł. No i właśnie to są tacy debile, tak? To są tacy debile, lewacy, jacyś utopijni, idioci, z którymi nie można po prostu rozmawiać. No Vogtland po prostu błaganiu przez normalnych obywateli z powrotem wrócili te fundusze. W Nowym Jorku w zeszłym roku tam jest potężny fundusz 5,5 miliarda, został zredukowany do 5 miliardów po zeszłorocznych protestach. No a teraz z powrotem to wraca, te pieniądze to nie są takie, że podatnicy przestali płacić. Te pieniądze po prostu zostały wydane przez innych w innych działach. Także pieniądze zawsze się rozpuszczą, pieniądze zawsze są zabrane. Cały ten rok finansowy nigdy nie traci. W Denver, w Colorado, tam też obcięli 25 milionów. No i teraz wracają, teraz z powrotem wracają, tam jest od cholery zabójstw, bandytyzm, szczególnie wśród tych mieszkają w parkach państwowych, no jest bezdomność, no i narkotyki, alkohol i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, podsumowując, debile wymyślili, że zabiorą fundusze, no i teraz debile płaczą. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego już monetyzowanego filmiku. Jeżeli macie chęć, obejrzyjcie parę sekund. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No to jest najważniejsze. No trzeba głosować na tych, którzy nigdy by nie głosowali za zabieraniem funduszy policji. Ci ludzie, którzy proponują coś, po prostu są nieobliczalni, nie mają pojęcia, co mówią. Przekaz dla socjalistów. Popatrzcie się, co się dzieje. Popatrzcie się na ten bandytyzm w waszych rejonach. Popatrzcie się, do czego doprowadziło zabieranie tych pieniędzy. No i popatrzcie się, jak wycofują się teraz rakiem. Czyli nie mają pojęcia. Po prostu socjaliści, postępowi liberałowie nie wiedzą, o co chodzi. Każdy konserwatysta bazuje na swoim doświadczeniu, poprzednim pokoleniu, doświadczeniu i tak dalej. Socjaliści wymyślają jakąś brednię, wymyślają jakąś teorię, no i całe społeczeństwo dostaje ciężkiego kopa w tyłek. Zdrowia dla normalnych.